Cześć i czołem, kluski z rosołem. Słuchasz Polski Daily, podcastu dla osób, które uczą się języka polskiego, interesują się polską kulturą, historią, społeczeństwem i wszystkim związanym z Polską. Nazywam się Paulina Lipiec, jestem nauczycielką języka polskiego, autorką różnych materiałów do nauki tego języka, które publikuję na stronie www.polskidaily.eu, a także wielką fanką seriali. Spędzam zdecydowanie za dużo czasu oglądając seriale i to nie tylko polskie. Teraz, kiedy już się trochę znamy, zapraszam Cię na nowy odcinek. W tym odcinku mam gościa. Jest ze mną Ela, która również jest nauczycielką języka polskiego. Kilka tygodni temu Ela napisała do mnie maila, że zachęca swoich studentów do słuchania podcastów, korzysta z materiałów z mojej strony na lekcjach, no i generalnie podoba jej się to, co robię. Spotkałyśmy się na Zoomie, porozmawiałyśmy i zaprosiłam Elę, żeby brała udział w różnych projektach Polski Daily. Już kilka tygodni temu Ela poprowadziła kilka grupowych lekcji dla członków Polski Daily, na przykład lekcję z opowiadaniem, na którym wszyscy razem rozmawiali na temat jednego z moich starych opowiadań. Taka lekcja znowu odbędzie się 30 czerwca. Będzie to lekcja z opowiadaniem Najgorszy gość świata. Znajdziecie to opowiadanie na www.polskidaily.eu i link do tego opowiadania zostawię Wam również w opisie odcinka. A teraz nie zabieram już więcej czasu. Przechodzimy do rozmowy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o polskich serialach. Spróbujemy z Elą zdecydować, które seriale ostatnich lat są najlepsze do oglądania, nie tylko ze względu na treść, ale również ze względu na język i być może słownictwo. Także porozmawiamy sobie tutaj o polskich serialach dostępnych dla wszystkich. Ela, jaki ostatnio polski serial oglądałaś? Ostatnim serialem, który oglądałam, był serial Sexify. Co myślisz o tym? Co myślę o serialu Sexify? Myślę, że jest to dosyć rewolucyjny serial, jeśli chodzi o Polskę, no bo jest dalej w Polsce seks jest tematem tabu, więc na pewno była to jakaś próba małej rewolucji. Natomiast serial jest bardzo ciekawy pod względem bohaterów. Myślę, że główni bohaterowie to są postacie takie bardzo skrajne, bo każda z tych bohaterek, każda z tych trzech dziewczyn jest bardzo, one się bardzo różnią od siebie. I myślę, że to jest ciekawe, bo mamy dziewczynę, która jest programistką, która dopiero wkracza w ten świat. Jest Paulina, która jest w stałym związku, planuje ślub, więc jest to zupełnie inna na przykład postać niż Monika, która z kolei jest takim wolnym duchem i jest chyba najbardziej doświadczona z nich wszystkich, jeżeli chodzi o te tematy, więc myślę, że to mi się najbardziej podobało też w tym serialu. Wszyscy bohaterowie. Cała fabuła opiera się na tym, że kilkoro studentów albo kilka studentek pracuje nad aplikacją, która ma pomagać kobietom osiągnąć orgazm, tak? Tak, zgadza się. Dobra, to tak gwoli wyjaśnienia, jeśli ktoś nie słyszał o tym serialu. No. I akcja rozgrywa się w akademiku, więc to też jest ciekawa kwestia. Że możemy zobaczyć życie studentów w Polsce, życie studentów w akademiku, jak ono wygląda. Jest pani Ewa Szykulska jako...
Tak, w głównej roli Dozorczyni? jako. Tak, właśnie, to jest. Myślę, że ona świetnie zagrała tą rolę. Każdy się trochę boi takiej pani, a z drugiej strony ona była bardzo pomocna w wielu, wielu sprawach w tym serialu, więc myślę, że to jest też bardzo ciekawe, że akcja rozgrywa się właśnie w akademiku, w środowisku studenckim, więc też myślę, że warto zobaczyć na pewno. A myślisz, że to było dosyć realnie przedstawione, to znaczy ten akademik, bo ja na przykład, co prawda nie mieszkałam nigdy w akademiku, ale odwiedzałam znajomych w akademiku i przynajmniej w Krakowie pokoje w akademikach były dużo mniejsze niż to, co przedstawili na tym serialu, w tym serialu. Widziałaś kiedyś taki pokój na własne oczy? Tak, tak. Ja też nie mieszkałam w akademiku, nie miałam okazji, natomiast też odwiedzałam i tak, zgadzam się, że trochę było to przerysowane. Pokoje nie są aż tak duże oczywiście. Myślę, że generalnie były też kwestie, które na pewno były przerysowane, na przykład język, niektóre zwroty, których no gdzieś tam na co dzień się moim zdaniem nie używa. Wiadomo, było dużo takich zwrotów jak cześć, pa, co na przykład mam wielu znajomych obcokrajowców, którzy obejrzeli ten serial i dzięki temu oni na przykład dowiedzieli się, że kiedy się żegnamy, to nieformalnie mówimy pa i papa, więc z tego serialu na przykład wynieśli trochę języka, no ale są też takie formy, które w naturalnym języku chyba takim między ludźmi w Polsce młodymi nie do końca występują, więc język chyba też nie do końca, był troszeczkę przerysowany też. Okej, bo ja na przykład słyszałam od studenta, że jest dosyć łatwo ich rozumieć, że mówią dosyć wolno i z tego powodu może być dobry dla studentów uczących się języka polskiego, chociaż ja też miałam wrażenie, że nie wiem, czy to jest wina aktorów, czy to jest wina scenarzysty, kogoś, kto pisze dialogi, nie wydawało mi się to być naturalne dialogi. Co nie znaczy oczywiście, że naturalny dialog musi być jak w filmie Psy Pasikowskiego, gdzie drugim słowem jest kurwa, ale, ale jednak z czegoś mi takiego naturalnego flow w tych dialogach brakowało trochę. Znaczy, ja nie oglądałam całego serialu. Powiem wam szczerze, że po 3 odcinkach mój mąż i ja poddaliśmy się. Spodziewaliśmy się czegoś w stylu brytyjskiej Sex Education, ale jednak to jest gorsze. Mm-hmm. No, tak myślę. Nie wiem, czy oglądałaś Sex Education. Oczywiście, oczywiście i myślałam dokładnie tak samo na początku i też się poddałam i też wróciłam. Ale wróciłam głównie z tego względu, że usłyszałam od znajomych, że połowa serialu była pisana przez jednego scenarzystę, pierwsza połowa, a druga połowa przez innego. I faktycznie ten serial nabiera dużej dynamiki od chyba 4. czy 5. odcinka. Już nie pamiętam, ile ich było. Natomiast faktycznie zgadzam się, że druga część serialu jest już zupełnie inna. I cieszę się, że dałam mu szansę, bo rozwinął się i postaci się bardzo rozwinęły też. Także to jest też ciekawe, ponieważ ten serial jest w połowie właśnie napisany przez jednego scenarzystę i w drugiej połowie przez innego. I to też jest, myślę, ciekawe zaobserwować, jak rozwijają się te postaci. Więc można jeszcze dać szansę. Ja dałam, nie żałuję. Nie żałuję, natomiast często jest porównywane do polskiej próby Sex Education, ale myślę, że no niestety daleko mu jednak do tego. No właśnie przez ten brak tej naturalności troszkę. No. I co mnie jeszcze zaskoczyło, ale to już tak na końcówkę o tym serialu, żebyśmy nie przedłużały o jednym, że w scenach, w których studenci byli na sali wykładowej, tam gdzie spotkali się z profesorem, na audytorium siedziało wielu studentów o różnym tle kulturowym albo o różnym tle rasowym i można było zobaczyć studentów czarnoskórych, studentów Azjatów i tak dalej.
co według mnie było bardzo ciekawym elementem i potrzebnym, ale z drugiej strony wydaje mi się, że nierealistycznym, bo kiedy ja studiowałam, na żadnym z moich kierunków studiów nie było osób pochodzących z innych krajów, czy którzy mieli rodziców pochodzących z innych krajów. Nie wiem, czy zwróciłaś na to uwagę. Tak, zwróciłam na to uwagę i sądzę, że w tym serialu ktoś naprawdę mocno starał się przemycić ten wątek, bo z tego co pamiętam, w którymś odcinku pojawił się też czarnoskóry ksiądz. I wśród studentów też było faktycznie bardzo dużo osób różnych narodowości. I wydaje mi się, że to poniekąd gdzieś był cel też tego serialu. Na pewno było to gdzieś wpisane, że chcielibyśmy pokazać, że tutaj w Warszawie wśród studentów jest bardzo wielu ludzi z różnych kultur, z różnych krajów, z różnych ras, więc myślę, że to było troszkę przemycone na pewno. Też wątek LGBT oczywiście. Dużo. W tym serialu bardzo dużo się dzieje. I właśnie bardzo dużo wątków się nakłada. I bohaterowie też są skrajnie różni, więc bardzo dużo wątków się na siebie nakłada i trzeba to troszeczkę przeanalizować po obejrzeniu. No tak. Może to dlatego, że to była chyba produkcja Netflixa, a Netflix ma chyba takie wyznaczniki, jaki typ bohaterów musi się pojawić, żeby była ta różnorodność. Zgadza się, tak. No dobra, Ela, w skali od 1 do 7 pierogów, ile pierogów dajesz Sexy Fun? Bardzo dobra skala, podoba mi się. Myślę, że tak 4. Okej, 4 pierogi od Eli. Tak. Ja nie będę dawać pierogów temu serialowi, bo go nie skończyłam. Ale skończyłam inny serial, o którym też mogłybyśmy porozmawiać. Mówię tutaj o Watashe. To jest ciekawy miejscownik. Wataha, Watashe. Co znaczy Wataha w ogóle? Wataha myślę, że jest na pewno grupą zwierząt. Wydaje mi się, że najbardziej kojarzy mi się z grupą wilków. Tak, prowadzoną przez samca alfa, czyli jest samiec alfa, który ma za sobą całą grupę. Zawsze mi się to jakoś kojarzy z wilkami. Tak, oczywiście, to jest grupa wilków. Stado wilków. Tak. I to jest, ta nazwa jest metaforą, bo oczywiście mamy tutaj głównego bohatera, który pracuje jako strażnik graniczny na granicy Polski z Ukrainą. I na tej granicy, tę granicę często przekraczają nielegalni imigranci. Dzieje się tam dużo różnych nielegalnych aktywności. Jest to serial kryminalny, nie do końca lubiany przez Ukraińców. Chyba Ukraińcy nie są do końca przedstawiani w pozytywnym świetle. Chociaż myślę, że to jest trochę przesada. Nie jestem do końca obiektywna tutaj, ale podoba mi się ze względu na to, że jest bardzo dynamiczny i jest bardzo dobrze zagrany. Według mnie gra aktorska jest świetna w tym serialu. Jest to trochę stary serial, bo pierwszy sezon był gdzieś na początku lat 2000 i chyba z tego co pamiętam są w sumie 3 sezony. Ja go oglądałam na Channel 4, bo generalnie korzystam z VPN i oglądam seriale w tym kraju, w którym mam ochotę, ale nie wiem, gdzie jest dostępny. Ela, oglądałaś go? Tak, oczywiście. Ja Watashe oglądałam na HBO, bo jest dostępny. Na polskim HBO, więc nie wiemy, czy jest dostępny w innych krajach. Czytałam ostatnio, że był udostępniony. Na pewno w Hiszpanii, w Szwecji, gdzieś jeszcze. Ostatnio czytałam, że jest dostępny w wielu, wielu krajach. Nie wiem, czy dostępny na HBO, ale ja oglądałam go na HBO. I tak, zgadzam się, że jest to bardzo dobrze zagrany serial. Akcja serialu rozgrywa się w Bieszczadach. Moim zdaniem Bieszczady, już samo miejsce, gdzie rozgrywa się akcja serialu, jest bardzo klimatyczne.
Bieszczady są uważane za taką dziką część Polski, gdzie właśnie wilki i niedźwiedzie hasają, można spotkać. Więc... I ludzie, którzy uciekli z Warszawy. Jest takie powiedzenie w ogóle, rzuć wszystko i wyjedź w Bieszczady. Mam ochotę rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. To znaczy mam dość cywilizacji, mam dość pracy, chcę uciec od ludzi. I kiedy chcesz uciec od ludzi w Polsce, to możesz zrobić to, co zrobił pan Stasiuk, czyli Andrzej Stasiuk, bardzo znany polski pisarz, i który zbudował sobie dom w Bieszczadach i tam sobie żyje, daleko od ludzi. Nie? Zawsze, Bieszczady to zawsze dobry pomysł i tak, mamy takie momenty w życiu, że czasami chcemy rzucić wszystko i jechać w Bieszczady, tak. Potwierdzam, potwierdzam. No tak, więc myślę, że samo miejsce, gdzie rozgrywa się akcja serialu, jest naprawdę bardzo klimatyczne i dodaje ta scenografia, te miejsca, ta granica dodaje charakteru, więc bardzo dobrze się to ogląda. Ja byłam naprawdę zaskoczona, że to jest polski serial. No to jest kino sensacyjne, ale w bardzo dobrym stylu. Natomiast sam serial jest bardzo ciekawy, ponieważ miałam wrażenie, że te pierwsze dwa sezony to było takie przygotowanie do tego, co wydarzy się w trzecim sezonie, bo trzeci sezon był moim zdaniem genialny i czekam na czwarty. A będzie? Nie wiem właśnie, tak wydaje mi się, że chyba były jakieś pogłoski o tym, że ma być, ale gdyby był, to bym się bardzo ucieszyła. Bo te pierwsze dwa sezony wydaje mi się, że były takim właśnie przygotowaniem, żebyśmy mogli sobie połączyć kropki już na sam koniec. Także muzyka w tym serialu też jest genialna. Muzyka jest genialna. Taka słowiańska to też bardzo fajnie podkreśla klimat serialu. Tak, tak, dobrze pokazuje ten region, dobrze pokazuje Polaków i też to trzeba przyznać, że to miejsce w Bieszczadach to jest jeden z najbiedniejszych regionów i to też warto czasami zajrzeć nie tylko do Warszawy, a ponieważ większość polskich seriali obyczajowych jest kręconych w Warszawie, rzadziej w Krakowie, rzadziej we Wrocławiu, no warto chociażby z tego powodu zobaczyć kilka odcinków, nie? Zgadzam się. Tak samo było z serialem Roist. Nie wiem, czy oglądałaś serial Roist. Tak. Powiedz nam, Ela, o czym jest Roist. Serial Roist jest też serialem kryminalnym. Generalnie akcja serialu skupia się wokół morderstwa. W lesie została znaleziona prostytutka, zamordowana prostytutka i jest prowadzone śledztwo w tej sprawie. I mamy dwie postaci, dwóch dziennikarzy, z czego jeden dziennikarz jest już takim starym wygą, jak możemy to tak określić. Jest to postać grana przez Andrzeja Seweryna, który jest moim zdaniem genialnym aktorem i w tej roli idealnie się sprawdził. I młodym dziennikarzem jest Dawid Ogrodnik. I oni mają między sobą taką bardzo specyficzną relację, ale oni zajmują się właśnie tym śledztwem. Więc akcja serialu rozgrywa się bodajże w Katowicach, ale na pewno jest to też jakieś małe miasto w Polsce i to też jest szansa na zobaczenie jakiegoś innego miasta niż Warszawa w serialu i myślę, że Katowice są bardzo poprzez architekturę miasta do kręcenia serialu, którego akcja toczy się w latach 80. Bardzo ważna informacja. Tak, ponieważ akcja serialu rozgrywa się w czasach komunizmu, więc jest to w latach 80. ta rzeczywistość wyglądała trochę inaczej. PRL
Więc wydaje mi się, że Katowice właśnie były idealnym miejscem na kręcenie tego serialu, bo jednak architektura tego miasta trochę cały czas przypomina te czasy, przynajmniej mi. Oczywiście bardzo lubię Katowice, aczkolwiek no, ja zawsze czuję tam ten klimat taki postkomunistyczny, więc... I właśnie to było ciekawe, że to był troszkę inny, to była trochę inna lokacja niż Warszawa. To też było... Tak. Tam było też dużo, dużo natury, bo były nie tylko takie blokowiska, bo takim elementem architektury komunistycznej w Polsce na pewno są bloki z wielkiej płyty. To były takie bloki, w których wszyscy mieli takie same mieszkania, jeżeli dokładnie tak samo, nie? Utopijna równość, a które czasami straszą dalej, jeżeli nie są dobrze wyremontowane. I tam było też sporo lasu, ale dla mnie ten serial był przede wszystkim taką ucztą estetyczną, ze względu na to, że ta estetyka PRL-u była pokazana w takich pięknych kolorach ziemi, czyli tam było dużo takiego głębokiej zieleni, takie brąz, nawet ubrania tych bohaterów, czy ubrania aktorów. Mimo tego, że w czasach komunizmu raczej nikt nie myślał o tym, nie miał dużego wyboru ubrań, tak, ubiorę coś ładnego, tylko brali to, co było w sklepach, to jednak cała estetyka tego filmu, ten taki ciemny, taki vintage obraz bardzo mi się podobał. I sama historia kryminalna też niczego sobie. Według mnie dobry serial. To Ela, jeszcze pierogi dla Watahy i pierogi dla Roystu. Od 1 do 7. No, myślę, że tu będzie zdecydowanie wyżej niż Sexify. Dzięki Bogu. Tak. Watacha myślę, że spokojnie 6 na 7. Okej. Royst blisko 6, ale dałabym jednak 5. Okay. Dałabym jednak 5. Myślę, że to dużo, ale były pewne, pewne rzeczy, za które na pewno zakończenie trochę nie do końca mnie usatysfakcjonowało, ale 5 myślę, że spokojnie. 5 pierogów dla Roysta i 6 dla Watahy. Okej. Tutaj muszę się z Tobą zgodzić, bo dla mnie też, jeżeli myślę potem o bohaterach serialu, jak już skończę oglądać, to znaczy, że mam efekt wow. I rzadko się to dzieje z polskimi serialami. I tak miałam o Watasze. I ja też bym dała 6, 6,5. Royst 5, 5,5. Troszkę słabiej, ale jednak estetycznie bardzo, bardzo na plus. Tak, i czyli mówiłyśmy, że Watachę można oglądać na HBO albo HBO po polsku, a Royst jest na Netflixie. Więc bez problemu obejrzycie. I z tego co wiem, będzie drugi sezon. I drugi sezon będzie toczyć się w latach 90. Więc też zapowiada się ciekawie, bo będzie kontynuacja, super, ale już w latach 90., więc to też może być ciekawe, pokazanie życia w Polsce po komunizmie, po zakończeniu komunizmu, jak to wszystko się tutaj rozwijało, więc czekam z niecierpliwością na następny sezon Roysta. I dużo osób też porównuje Royst, że on jest klimatem podobny do niemieckiego serialu Dark, że gdzieś tam... Estetycznie, tak. Estetycznie, dokładnie tak. Właśnie jest nawet taka scena w tym w Royście, gdzie oni stoją w lesie pod takim betonowym wiaduktem i to mi bardzo przypomina wstęp do serialu Dark, więc dużo osób też gdzieś tam widzi te podobieństwa, więc klimatem jest podobne estetycznie, tak. Okej. Tak. Nie musimy się wstydzić akurat za ten serial i za jego twórców, jako Polacy, to myślę. Tak, zgadzam się. Dobra, co jeszcze zrobiło na tobie ostatnio wrażenie z polskich seriali? Może nie ostatnio, ale w ciągu ostatnich 5 lat powiedzmy. No na pewno dosyć głośno było o serialu 1983. Mhm. Ten serial dla mnie był, może ja po prostu nie jestem fanką takiego kina science fiction, powiedzmy sobie, bo ta rzeczywistość jednak była osadzona
trochę w takim klimacie nierealnym, czyli było to fantastyka, jak dla mnie. To jest typowa opowieść dystopijna, tak? Czyli alternatywna historia i nie idzie w dobrym kierunku, tylko raczej co by było gdyby. To jeżeli oglądaliście seriale na przykład Handmaid's Tale, po polsku to jest chyba opowieść podręcznej, albo Man in the High Castle, co by było gdyby Niemcy wygrali II wojnę światową, no to coś w tym stylu próbowali przedstawić polscy twórcy w 1983. Nie wiem, Ela, czy znasz te seriale pozostałe? Tak, 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 oczywiście. No i tak jak na przykład opowieści podręcznej bardzo mi się podobały, tak tutaj, no nie wiem, nie jestem przekonana. Mimo świetnej obsady aktorskiej, jednak mnie ten serial za bardzo do siebie nie przekonał. Nie wiem, co ty myślisz o nim. No tak, tutaj wspomniałaś o obsadzie i jednego z polityków w tym serialu gra Andrzej Chyra. Jak byłam nastolatką, to zastanawiałam się, o ile Andrzej Chyra jest ode mnie starszy, bo tak bardzo go kochałam i miałam totalny crush. I on jest dobrym aktorem, jest dobrym. Jak większość polskich aktorów jest alkoholikiem, może to wytnę. Okej. No tak, cała historia, no koncept jest fajny, tak? Bo co by było, gdyby w 1989 roku Polska nie stała się demokratyczna? Gdybyśmy nie wygrali z komunizmem? Gdyby on dalej był obecny w Polsce? Ale wykonanie jest... No, nie ma dla mnie takiego wątku, który ja chciałabym śledzić. Tak naprawdę nie mogę powiedzieć, jak oglądałam to kilka miesięcy temu, o czym tak naprawdę jest ten serial. Jest właśnie sobie jakiś to jest młody chłopak. Tak. No. Mhm. Ale mam studenta, który był zachwycony tym serialem, któremu się bardzo podobało, bo on pamiętał czasy komunizmu i w jakiś tam sposób sobie to porównywał i był w stanie sobie wyobrazić. Ja się urodziłam już akurat po transformacji, no i ja, dla mnie najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa to są wspomnienia już demokratyczne, lat 90. Więc to, co wiem na temat, jak wyglądało życie w PRL-u, to jest jednak to są informacje z książek, z historii, z filmów i tak dalej. Więc może o to chodzi, że nie umiemy tego poczuć? Jak myślisz? Na pewno. Trudno sobie wyobrazić? Na pewno trochę tak. No ale na przykład wracając do Roysta, tam jednak dało się mocniej odczuć ten klimat. A w 1983 właśnie ja też miałam ten problem, że te wątki się tak rozmywały, że nie było takich konkretnych sytuacji, które właśnie też chciałabym śledzić, jak się rozwiną. Więc dlatego chyba się nie przekonałam i właśnie porównując z Roystem, jeżeli chodzi o klimat, klimat tej rzeczywistości PRL-u, to dużo bardziej poczułam ją w Royście niż właśnie w 1983. Tam dużo się działo, tam było dużo takich mimo czasów, w których on powinien, czasów, w których akcja serialu powinna się toczyć, on był bardzo taki nowoczesny, miałam wrażenie, że poszli w efekty takie trochę nawet specjalne, jak na takie czasy. Ale czekaj, akcja miała się toczyć w czasach obecnych, teraz. Że gdyby komunizm dalej był, czyli jednak też nawet tego trudno to wyczuć, nie? No właśnie, chyba właśnie dlatego trochę faktycznie ciężko jest się połapać czasami. Także jest taki film krótkometrażowy, dostępny, nie pamiętam gdzie, w internecie, ale na pewno znajdziecie go bez problemu. Nazywa się Pozdrowienia z Republiki Absurdu albo Pocztówka z Republiki Absurdu w reżyserii Jana Holubka. I to jest film, który jakby paradokumentalny, który pokazuje parę młodych dziennikarzy ze Szwecji, którzy przyjeżdżają do Polski w obecnych czasach, teraz, i ta Polska jest dalej komunistyczna, czyli ktoś tam ma telefon komórkowy, ktoś tam słucha hip-hopu, ale to wszystko jest
na przykład nie, hip-hop jest nielegalny, ludzie cały czas mają na sobie szare ubrania, są centra handlowe, ale te centra handlowe są tylko dla bardzo wysoko postawionych polityków, którzy mają dolary. Normalni ludzie mogą tylko tam pójść i jeździć na schodach ruchomych i oglądać z zewnątrz, nie? I to jest fajne, to jest fajna pokazana historia alternatywna, bardzo jasno. A w 1983 myślę, że chcieli zrobić za dużo w jednym serialu. Jest bardzo trudno zbudować taki alternatywny świat, szczególnie jak się ma polski budżet, a nie amerykański budżet. Tak myślę. Mm-hmm. Tak, podpisuję się pod tym. Podpisuję się jak najbardziej. No, mojego serca ten serial nie skradł jakoś szczególnie, to muszę przyznać. Może zrobię drugie podejście. Może. Nie czekasz na drugi sezon w każdym razie. Chyba nie. Chyba nie. Ja też nie. Ja też nie. No. Ale okej, okay, też chyba nie czekam na drugi sezon żadnego polskiego serialu za bardzo. Ale serialem, który kiedyś mi się podobał i który podobał się też mojemu mężowi, był serial Ultraviolet. Oglądałaś? Tak, oglądałam serial Ultraviolet i mam do niego szczególny sentyment, ponieważ kręcony był w Łodzi głównie, gdzie ja studiowałam. I mam do niego szczególny sentyment. Natomiast sama idea serialu jest bardzo ciekawa, bo jest to serial o grupie osób, które zajmują się rozwiązywaniem śledztw, które nie zostały rozwiązane przez policję. Jest to takie tajne zgromadzenie takich osób. Mhm. Już nie pamiętam, jak się... Chyba Ultraviolet właśnie. Tak, tak. Więc oni stworzyli sobie taką społeczność, jest to osoba, która zajmuje się wyszukiwaniem informacji na temat ludzi, takim typowym właśnie informatykiem, IT guy, który zawsze jest w stanie każdą osobę wyśledzić i znaleźć informacje o każdej osobie, jeżeli są potrzebne. Jest dziewczyna, która była świadkiem wypadku samochodowego, który później okazał się też kolejnym śledztwem, kolejną zagadką do rozwiązania i to było bardzo ciekawe, ale też wykorzystanie technologii w prowadzeniu takich akcji to było dosyć takie niestandardowe i cała idea tej aplikacji, tej platformy, to było ciekawe odniesienie do naszych czasów teraz, gdzie my żyjemy praktycznie w internecie. Były chyba nawet dwie dziewczyny, które były takimi instagramerkami, czyli zajmowały się wyszukiwaniem informacji na temat różnych ludzi właśnie w social mediach, czyli one analizowały na przykład czyjś profil na Instagramie i na podstawie tego podawały jakieś dane, które mogą być wykorzystane na przykład w odszukaniu sprawcy. I to było bardzo, to mnie urzekło, że oni fajnie ze sobą właśnie współpracowali, wykorzystując technologię. Tak, tak. To, oczywiście, to wszystko było uproszczone, tak? Te rozwiązywanie tych śledztw było bardzo udramatyzowane. Na przykład ostatnio zauważyłam, że to jest taki typowy motyw filmów sensacyjnych, że główny bohater w pewnym momencie idzie szukać przestępcy sam. Nie woła o pomoc, nikogo nie informuje, jego telefon nie ma zasięgu, on nie ma przy sobie broni, ale idzie i będzie gołymi rękami walczyć z przestępcą. I taką właśnie bohaterką, taką naiwną, lekkomyślną główną bohaterką jest Ola, czyli ta główna bohaterka serialu Ultraviolet. Tak mi się wydaje, więc jest trochę naiwny, ale według mnie ma bardzo naturalne dialogi, kolokwialne, fajnie zagrane. Tu się zgadzam, że gra aktorska jest naprawdę na wysokim poziomie. Bohaterowie, każda postać jest taka charakterna, tak bym to powiedziała. Ola jest
szczupłą, drobną dziewczyną, ale jak musi na kogoś krzyknąć, albo jak musi być konkretna, zła i zmotywowana, to jest. Więc bardzo podoba mi się jej postać, że jest taka niepozorna, ale kiedy walczy w jakiejś sprawie, to walczy jak taka lwica, więc jej postać mi się bardzo podoba. Mimo tak, i nie tego, jest bez wad, nie? Nie jest taka ugładzona, tylko tak. Ma też swoje złe strony, dosyć dużo. Tak, tak, tak. I to jest myślę bardzo interesujące w niej jako bohaterce. No i oczywiście tutaj ja muszę wspomnieć o tym, ponieważ studiując w Łodzi i mieszkając tam przez parę lat, Łódź nie ma dobrej reputacji, jeżeli chodzi o polskie miasto do odwiedzenia i zwiedzania. No to właśnie ten serial pokazuje, że warto, bo był kręcony już, kiedy Łódź zaczęła się rozwijać i są pokazane głównie takie miejsca nowe, już odrestaurowane. Natomiast jeżeli ktoś nigdy nie był w Łodzi, nigdy nie widział tego miasta, chciałby pojechać i odwiedzić, to naprawdę polecam obejrzeć ten serial chociażby po to, żeby przekonać się, że warto. Bo miałam wrażenie, że troszkę też był cel kręcenia go akurat tam, w tym mieście, żeby może właśnie pokazać Łódź z lepszej strony, no bo nie ma dobrej reputacji i dużo osób gdzieś tam narzeka, że Łódź to brzydka i w ogóle nie warto tam jechać, tam nic nie ma, a to jest bardzo ciekawe i naprawdę bardzo ładne miasto, więc to też jest dodatkowy atut tego serialu. Stolica polskiego przemysłu, nie? Tutaj historycznie jest bardzo ważnym miastem dla Polski. Jeśli tak. Ktoś oglądał film Ziemia obiecana, to mógł się przekonać, jak wyglądały początki Łodzi, jak powstawały pierwsze fabryki, jak zjeżdżali do Łodzi pracownicy. I bardzo, bardzo ciekawe, tak. Planowałam kiedyś zrobić odcinek o historii Łodzi, ale to może Ela mi pomoże. O, chętnie. Skoro wiesz więcej. Chętnie, no. Bardzo chętnie. Dobra, pierogi dla ultrawioletu. No. Ze względu właśnie na taki stosunek sentymentalny będzie to trudna decyzja, ale myślę, że cztery, tak, cztery pierożki należą się. Dobra, ja też dam cztery. Dziś jesteśmy trochę jednomyślne, to trochę nudne, ale zgadzam się, bo dałabym więcej, gdyby te historie kryminalne były bardziej skomplikowane i nie można było tak łatwo się domyślić, kto jest mordercą albo przestępcą. Jak dla mnie, ja chyba jestem już doświadczonym detektywem, bo wszystko było za łatwe. Za dużo serialów kryminalnych oglądam. Ale na pewno plusem dla mnie jest język, więc jeżeli chcecie nauczyć się naturalnego języka, to oglądajcie z napisami, bez napisów, jak tam sobie wolicie. Na pewno dużo kolokwializmów i dużo frazeologizmów tam znajdziecie. Aczkolwiek jeden z bohaterów, a mówię tutaj o policjancie Michale, z pierwszego sezonu, mówi tak niewyraźnie, że ja nie wiem, kto w ogóle go zrekrutował do tego serialu jako aktora. Jak jakikolwiek aktor może mieć tak fatalną dykcję? Nie wiem. Ale... Tu się zgodzę, faktycznie tu się zgodzę. Czasami miałam wrażenie, że po prostu oglądam go za cicho, że muszę podgłosić, żeby coś słyszeć, ale też zauważyłam to po kilku odcinkach, że troszkę tak mamrocze. Mamrocze, tak, to jest dobry słowo, mamrocze, no. No cóż. No dobra, to jeszcze, żeby nie przedłużać, zróbmy jeszcze jeden serial, porozmawiajmy o jeszcze jednym serialu i to będzie serial, którego ja nie widziałam, bo nie mam Canal Plus. Ale czytałam książkę, na podstawie której ten serial został nakręcony. Mówię tutaj o serialu i książce Król. Książkę napisał Szczepan Twardoch. Ma bardzo ciekawy styl, bardzo lubię Twardocha, jego pisanie. Jest trochę arogancki jako osoba, ale nieważne. Jego książki przedstawiają głównie mężczyzn o bardzo trudnych charakterach, takich antybohaterów. No i ta książka opowiada historię o bokserze, żydowskim bokserze, który żyje w Warszawie w latach 30., czyli tuż przed II wojną światową. Ja już Wam o tym w którymś odcinku mówiłam, zachwycałam się nad książką, chciałam obejrzeć serial, ale niestety
Canal Plus to nie jest taka typowa platforma streamingowa, raczej chodzi o taką telewizję, platformę, gdzie trzeba podpisać umowę, żeby obejrzeć, jeśli się nie mylę. Ela, oglądałaś ten serial? Tak, obejrzałam. Obejrzałam Króla. I też może być teraz ciekawa nasza rozmowa, bo ja nie czytałam książki, więc mogłybyśmy sobie teraz porównać serial z książką. Natomiast ja planuję przeczytać książkę, żeby też mieć możliwość szerszego spojrzenia na tą rzeczywistość, ale Król mi się bardzo osobiście podobał. No nie czytałam książki, więc ta historia też rozwijała się i bardzo mnie wciągnęła, więc podejrzewam, że książka też by mnie wciągnęła. I jeżeli chodzi o ten serial, to jest on na pewno ucztą dla oczu, dla wszystkich, którzy lubią ten styl dwudziestolecia międzywojennego, gdzie mamy przepiękne kostiumy, mężczyźni chodzą w pięknie skrojonych garniturach, w kapeluszach, kobiety z makijażem, fryzurami typowymi dla tamtych czasów. Wnętrza, scenografia, muzyka. Dlatego na pewno polecam, jeżeli chodzi o kwestię wizualną, o scenografię, to na pewno polecam, ale też język. Jest to... mamy na przykład takie formy, kiedy ludzie rozmawiają ze sobą i zamiast mówić musiałby pan, musiałbyś pan. Więc to są jeszcze takie, jest to język polski, dokładnie, w takim staromodnym wydaniu i naprawdę cudownie się tego słucha. Co jeszcze? Na pewno postać, którą grał Borys Szyt, czyli Radziwiłek, Radziwił? Radziwiłek, tak. No genialnie zagrana rola. Właśnie on też bawił się tym językiem, on po prostu przeplatał niemiecki z polskim i z jidysz, więc to było genialne. Tak to było napisane w książce, że to jest osoba, która w żadnym języku nie mówi jak w języku ojczystym, bo poznała kilka języków w życiu i wszystkie są na poziomie A2. Okej. Okay. Ciekawe, tak, to może być fajne. No. To było naprawdę, to właśnie nie wiedziałam, że to w książce było w ten sposób, że to było zaplanowane, że w książce to było pisane. I to, no myślę, że Borys Szyc tutaj zasługuje na naprawdę pochwałę za zagranie tej roli. Bardzo wciąga ten serial i jest piękny, jest piękna muzyka, dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa przed II wojną światową. No naprawdę warto. Ja szczerze polecam. Bardzo chętnie obejrzę, jak będzie dostępny na międzynarodowych platformach streamingowych. No może nie będę piracić, ale jednak zaczekam. Czekam też z niecierpliwością, bo ja Ci też zdecydowanie polecam książkę i bardzo chętnie porównam sobie, jak książka została przełożona na serial, bo często jest tak, że nie można wszystkiego przełożyć, prawda? W książce na przykład jest bardzo dużo takich wewnętrznych monologów głównego bohatera, co jest trudne dla twórców filmów i tak dalej. Ale jak patrzyłam na obsadę aktorską, widziałam kilka znanych nazwisk. Janusz Gajos to jest chyba największy największy hit tego serialu. No, naprawdę to cudownie się to ogląda. Ze względu właśnie na takie role, jak, na takich aktorów jak właśnie Janusz Gajos, Andrzej Seweryn, to jest naprawdę obsada, jest sama w sobie genialna i dlatego tak wciąga ten serial, bo jest też właśnie bardzo dobrze zagrany. Ja już dawno nie oglądałam ani serialu, ani filmu, w którym widziałabym Janusza Gajosa. Dla mnie to była duża niespodzianka. To jest bardzo zasłużony aktor w świecie polskiego kina. Oczywiście, mistrz. Jeżeli ktoś z Was oglądał Żółty Szalik na przykład, w którym Janusz Gajos gra alkoholika, nie mogącego sobie poradzić z nałogiem, który
gra tak cudownie osobę zakochaną w wódce, że to jest fenomen, jak można tak perfekcyjnie zagrać pijaka, osobę pijaną. Także chociażby dla Gajosa warto obejrzeć. Jeśli mieszkacie w Polsce, to zapytajcie partnera, przyjaciela, poszukajcie w internecie, jak możecie sobie włączyć Canal+. A jak nie, to będziecie czekać tak jak ja, aż ktoś kupi ten serial i mam nadzieję, że będzie na tyle popularny w Polsce, że zainteresują się nim inne firmy. No, trzymam kciuki. Ja również. Ela, ja nie będę dawać pierogów oczywiście, bo nie znam, ale czekam na twoją opinię, na twoją ocenę. Sześć albo siedem. Sześć albo siedem. Wysoko. Wysoko, tak, wysoko. Ale może dlatego, że nie czytałam książki, to nie idźmy już może w taki właśnie perfekcjonizm, bo jestem też świeżą po obejrzeniu, więc dam sobie na wstrzymanie emocją i dam sześć albo sześć i pół. No tak, tak, bo czasami w takim przypływie emocji zaraz po skończeniu oglądania masz ochotę po prostu dać 10 maksymalną. 10 na 10. Tak, tak, tak. No w naszej skali 7 na 7, ponieważ lubię dziwne skale. Dobra. Tak, 6,5. Dobra. Nazbierałyśmy trochę tych pierogów dzisiaj. Mam nadzieję, że spodobały Wam się nasze rekomendacje. Być może oglądaliście już niektóre z tych seriali, a jeśli tak, to koniecznie napiszcie mi, co myślicie o tych serialach w komentarzu. Możecie do mnie napisać wiadomość na przykład na Instagramie albo po prostu maila na paulina@polskidaily.eu. A jeśli macie jakieś inne rekomendacje innych polskich seriali, to też piszcie, a my z Elą chętnie przyjrzymy się im. Jeśli są gdzieś dostępne, to obejrzymy i kto wie, może nagramy drugą część rozmowy o dobrych polskich serialach. Co ty na to, Ela? Jestem jak najbardziej za. Super. Czekamy na propozycje. Świetnie. Dzięki wielkie za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję również, do usłyszenia. Pa. To już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że zachęciłyśmy Was do oglądania polskich seriali i uczenia się z nich. Zapraszam Was też bardzo serdecznie na moją stronę internetową www.polskidaily.eu, żeby pobrać transkrypcje i różne ćwiczenia, a także wziąć udział w naszych klubach konwersacyjnych, klubie książki, klubie filmowym, klubie gramatycznym i innych spotkaniach. Jeśli chcesz, możesz się ze mną skontaktować na przykład mailowo paulina@polskidaily.eu albo wysłać mi wiadomość na Instagramie @polski_daily. To wszystko na dzisiaj. To już koniec i bomba. Kto nie słuchał, ten trąba. Cześć, do usłyszenia.